godzinie 15 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w miejscowości Obliwice w czasie pracy przy wykopkach ziemniaków znaleziono prawdopodobnie granat. Natychmiast na miejsce pojechali policjanci z nietatowej grupy pirotechnicznej z Lęborka, którzy potwierdzili na miejscu, że jest to granat prawdopodobnie z II wojny światowej. W momencie, kiedy przyjechali już policjanci, granat ten nie posiadał zawleczki, stwarzał on realne zagrożenie wybuchem. Jak ustalili na miejscu policjanci, przebieg tego zdarzenia był dość dramatyczny, dlatego że ten granat razem z przy zbiórce ziemniaków przeleciał przez cały kombajn, wypadł na taśmę, skąd został podniesiony prawdopodobnie przez kobietę uczestniczącą w wykopkach i ta kobieta prawdopodobnie odczepiła zawleczkę i wyrzuciła granat. Granat znajdował się 5 metrów od drogi, w związku z tym istniało realne zagrożenie, że może dojść do wybuchu. Rażenie takiego granatu to ponad 150 metrów. W związku z tym policjanci od godziny 16 do następnego dnia, do godziny 8 rano zabezpieczali miejsce, ogrodzone oczywiście taśmą policyjną, aż do przyjazdu saperów wojskowych, którzy zabrali granat na miejsce celem detonacji.